Siemano, w nowym odcinku mnie na kanale. Drodzy widzowie, wraca seria Polscy Sąsiedzi. No, ja wróciłem z wakacji, sąsiad też wrócił z wakacji, on tu zaraz powinien być. Jak widzicie, troszeczkę pola wykosiłem, napiszcie hashtag żniwa. No ze względu na to, że te żniwa to już są ostatnie, jeżeli chodzi u mnie na kanale. U Kolizo macie link oczywiście też w opisie, także jutro film u niego będziecie mieli z jego ostatnich żniw. Ale to nie jest wszystko, bo to nie tylko tyle będzie się działo dzisiaj na odcinku, że będziemy sobie kosić i tak naprawdę tyle. Czekam na sąsiada, on gdzieś miał wyruszać, zaraz do niego tutaj drdniemy na CB. O, jedziesz halo, już. Halo, słychać mnie? A, siema, słyszałeś, siema. Jak nagrywałem początek? Bo nie wiem, czy no, byłeś już na CB, czy nie? Słyszałem, witam wszystkich, już ja jadę. No to dawaj, bo to kurde już pół pola, łooo, 100% żeśmy, widzowie. Żeśmy z wakacji już wrócili. Tak. I trzeba kosić, to powiem ci, że zostały. Powiem ci, drogi widzu, że byliśmy rozmieszczeni po całej Polsce. Oj, po całej Polsce, to tak. Robiło naprawdę niezłe wrażenie. Sąsiad na Mazurach, ja w górach, kurde. Wszędzie byliśmy. Tak. Ja już tutaj ogólnie wykosiłem. No jeden zbiornik już cały miałem, bo tutaj jak widzicie stoi sobie ciągnik odpalony. Myślę, że jak sąsiad jeszcze dojedzie, to na pewno szybko pójdzie to pole. Zapierdzielam tu lasem. Także będę. No i tu jeszcze kawałeczek też jest sąsiada, o tutaj około mnie, ale to zobaczycie u niego. No i koniec, no koniec. Znaczy jeszcze no oczywiście prasowanie, no to też można taki okres żniwny sobie doliczyć. Orki pokończone mamy. Koniec żniw. Trzeba się będzie wziąć po prostu za relaks. Jeszcze się na kocy tam zostaną, ale to już takie jeszcze, wiecie, rzeczy to już. Ale to tu już to bez problemu. A później widzowie co? Relaks? No bo oczywiście co? No na gospodarce to tylko żniwa, robota, a później tylko sam relaks jest. Nic tak, się nie robi. Już. Samo się zasieje. I dopłaty się tylko bierze i tak. Nic się nie robi. No i to jest życie, widzowie, dlatego możemy sobie pozwalać co tydzień na wakacje. A my tylko zjechaliśmy, żeby kolejne pola wykosić, żeby nie stało. A nawet jakby stało, to stratni byśmy nie byli, bo samo by się wykosiło, to tam. No tak, to nie ma co się nawet przejmować. O, cyk. Dobra, ja no, już jest już. Siada. Aj, widzowie, pamiętajcie, że jeden like to jedna łapka do serii, tak. Znaczy, no jeden like to jest w sumie jedna złotówka do serii, także jeżeli chcecie, żeby nasze gospodarstwa szybciej się rozwijały, to musicie strzelić lajka i będziemy mieli o złotówkę więcej. Możesz jeździć o tak o odtąd się czkarnią takie. Albo w sumie. To ja bym zrobił góry, poprzeczniak. No ja od góry jeden poprzeczniak zrobiłem z tym, z sieczkarnią, żeby później się nie męczyć z prosowaniem tego. A, to wyłączyć? No to już teraz to bez różnicy. A, dobra. Bo możemy jeździć jeden za drugim, bo tam jest właśnie to pole krzywe, kurde, z tamtej strony. No właśnie, z tamtej strony trochę krzywo jest, kurde. No, tutaj nie wiem, jak mi to będzie wychodzić później na prasowanie. Chcę widzowie trochę tych belek też mieć, bo nie, po pierwsze zwierzęta, a po drugie może coś się uda sprzedać tego trochę. No tak, albo wymienić za obornik, nie? Tak, albo wymienić za obornik. Też właśnie tych kurników, co ostatnio widzieliście odcinek, jak będziemy sobie to wywozić, te belki, no to chyba to będzie najlepsza opcja. No, można wymienić za obornik, no chyba, że ktoś z was na przykład chciałby wymienić się, no to piszcie w komentarzach, to my ich bardzo chętnie się wymienimy, tak? Tak. Nie będzie problemu. Sąsiedzi, ja patrzę, że tu troszeczkę słabo sypie. Czekaj, ja o tutaj miałem ile raz, dwa, kurde, nie wiem, jest hektar 50 na tym kawałeczku, to zobaczymy, jakie to mniej więcej będą zbiory, bo to tak z półtora hektara, to będzie prosto obliczyć, ile na hektar nam tutaj sypało. Ja patrzę, no, to sucho, dlatego pewnie, bo tu wiesz, deszcza dawno nie było. Też może to jest problemem lekkim. Dobra, ja tu pod górę, kurde, bizon. Słuchaj, sobie troszkę go przygotowałem teraz, żeby te największe pola zrobić. Wydmuchałem, przedmuchałem tam sprężarko i jestem zadowolony. A sąsiedzie, a ty nie zaglądasz w ogóle do kombajnu. Stoi upierdzielony na podwórku. To trochę jest brudny teraz, jakby nie patrzeć, ale to wiesz, to już. No ja znowu inaczej podszedłem tego, bo mówię ostatnie pole, a to już nie będę go czyścił dwa razy i wyczyszczę, wiesz, umyję go no później, tak, jak zjedziemy. I ani pod wiato, ani pod niczym nie będzie stał, ze względu na to, że takiego miejsca nie mamy. No może do stodoły, lecz on by się zmieścił, z to kabina do stodoły, powiem wam, że no nie właśnie, wiem za bardzo. U mnie to chyba się właśnie nie zmieści. Tu jest problem. No nie wiem, ja chyba poczekam i wiada, aż ty przejedziesz, to o, będzie lepiej. Widzą, coś szwankuje, sąsiedzie, no. Widzą, szwankuje. Dawaj, łogiń tutaj. Dobra, gaz do deki. Inny bizon, widzowie, nie wiem czy widzicie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o szerokość roboczą, macie też 4,2 metra. To jest to ale samo jest to chyba, bizonik. Nie? No, tylko że kombajn masz troszeczkę inny. No troszeczkę. Ale tutaj mogłeś też mieć chyba metr szerokości różnicy, bo mogłeś mieć i 5,2 metra. Tylko nie wiem czy wtedy jest różnica, bo chyba tutaj jedziesz 8 na godzinę, a jakbyś miał tamten header, to byś jechał chyba 6.
A, no to na ten sam, na to samo wyjdzie. I to właśnie na to samo wyjdzie, bo to co ci to da? Jak tu zwolnisz, to znowu ten metr szerokości to wcale nie jest nie wiadomo ile, żeby to jakoś tak nadrabiać, także to takie jest... Nie, to tak mi pasuje właśnie. No. Ja widziałem, widzowie, też fajną ofertę, jakieś nazbieram za Ford Schmidta, który też ma właśnie header prawie 6 metrów. I taki powiem wam, że ładny, naprawdę ładny kombajnik. Tylko też cenowo dosyć fajnie to wygląda, także no też trzeba ciekawe, jednak trochę poczekać. Ciekawe, co się dzieje, skąd ty będziesz miał na to pieniążki, no to też jest właśnie ta rzecz. Właśnie ciekawi mnie też, ile zarobimy ze żniw, bo jak na razie to jeszcze nic nie sprzedawaliśmy przecież. No właśnie, a na paliwo poszło i to ile kasiory? Z rzepaku samego może zrobimy, tylko nie wiem właśnie czy, bo na razie mamy pieniądze, to chyba najlepiej będzie to posprzedawać w okresie takim bardziej zimowym, będą większe ceny. No właśnie też tak o tym myślałem, bo teraz to ceny strasznie spadły przez to, że ludzie cały czas wożą. Bo niektórzy wiesz, nie mają gdzie trzymać, no my mamy gdzie trzymać, to możemy to przetrzymać i w zimę po prostu pojechać, sprzedać. Nawet właśnie listopad albo końcówka października, jak będą te ceny też i wyższe, to można to zrobić. Nie trzeba już samej zimy czekać, ale dopóki my mamy taki komfort, że mamy silosy. No to właśnie to dobre, nie? Dobrze, że zainwestowaliśmy trochę. Bo tak jakbyśmy tracili na tonie nawet te 500 czy tam 600 zł, no to tak by było trochę, powiem ci, że słabo, bo nie sztuką jest pojechać, a teraz to sprzedać i być stratnym, czy poczekać chwilę, bo nas to nie zbawi tak naprawdę i być zarobionym bardziej. Ale jeszcze widzowie, żeby byli bardziej życzliwi, żeby więcej łapek zostawiali, no to wtedy to już w ogóle bym sobie radzili dobrze, nie? No. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. Nawet te 1500 zł na odcinek zarobić, gdzie mamy 1500 łapek na przykład pod filmem, no to widzowie, to jest zawsze coś, bo to już do nawozów na przykład można sobie doliczyć, do oprysków, czy oczywiście nawet to paliwo zatankować za 1500 zł, no to już na troszeczkę tego wystarczy. No tak, dlatego mówię, że ale samo to pole, co przyjechaliśmy robić, no to już paliwo troszeczkę stracimy. Ja mam nadzieję, że widzowie troszeczkę się poprawicie, bo teraz są wakacje, także powinniście zostawić łapki w górę. No wiadomo, no jeżeli łapki w górę nie zostawicie, no to niestety wakacje nie będą takie, jak sobie wymarzyliście. To przykro mi. Przykro mi bardzo. Zamiast Majorki będziecie mieli pobliską rzekę na waszej wiosce. właśnie. O, chociaż też fajnie. Powiem ci, jak ja byłem właśnie tam w górach, to z tym wujkiem Wiktorii pojechaliśmy nad rzekę, bo tam w dół się zjeżdża i to jest chyba Dunajec. No. Wody tak, wszędzie kamienie, no nie? Ślisko było mega i w klapkach trzeba było wchodzić. Ale kurde, wody tak po kolana, w niektórych miejscach ponad pas, takie idealne, wiesz, że sobie siadasz i piwko sobie piliśmy, no nie? Woda taka fajna, zimna, w niektórych miejscach masz takie spady, że aż wodospady ci się takie małe robią, łeb wsadzasz pod to, woda ci chłodzi, kurde, no, piękna sprawa. To zajebiście właśnie, ja muszę kiedyś się wybrać, bo jeszcze nigdy nie byłem. A zawsze ale słyszę Powiem ci właśnie, że te rzeki u nas, na przykład ja w okolicy nie mam rzeki takiej, żeby same kamienie były, to naprawdę duże kamienie, ale to chyba to naniesione jest z gór z nich tych, tak mi się wydaje. No u mnie też właśnie nie ma. U mnie to jak jest jakiś muł, albo jakieś błoto, albo jakieś, zresztą pewnie nie wiadomo nawet co masz pod nogami. U mnie to jest kurde tak jakoś dziwnie. Chociaż są takie fajne miejscówki niektóre, że można sobie posiedzieć, no ale to... Mazury to jest idealna rzecz. Tylko że ty to masz trochę daleko na Mazury. Kurde, jakby tak patrzeć, no to w linii prostej, no to pewnie nie jest nie wiadomo ile. Ale to dalej za Warszawę trzeba było jechać, to też pewnie ponad 300 km by było. Jak nie lepiej. No na pewno ponad 300. No, ale to wiesz, cały czas obwodnicą, tam pewnie jak już są Mazury, to gdzieś tam się jakimiś bocznymi zresztą domek brać, bo my mieliśmy na majówkę brać domek, ale tam wszystko było już zarezerwowane, takie więcej osób, żeby pojechać. No to właśnie trzeba fajnych, wcześniej trochę też. Chociaż powiem ci, że tak trzeba patrzeć, no bo nie, czasami jest fajnego. Tylko żeby też miejsce fajne było, nie? Bo tam gdzieś żeby nie na odludziu. No właśnie moja też chciała na Mazury jechać. Zobaczcie, tu też nigdy nie byliśmy. Trzeba. Musicie pojechać, ja wtedy cyk, podjadę i będziemy kręcić vlogi. Ale to, kurde, czekaj, bo nie zauważyłem 100%, dobra, trudno. Tu mi się jedzie, Ile masz już procent? Ja bym od razu ci ten, ładowo, kurde sobie. Zepsułem sobie trochę teraz ten ładność prasowania tak naprawdę, te równe przejazdy. Tym i co teraz? Momentem. Czekaj właśnie, bo chyba najlepiej będzie jak ten. Zaraz jak, albo wiedz po prostu w mój przejazd, bo to chyba będzie, i tak mamy takie same szerokości, tu wiesz. Tak. To bez różnicy. Ja sobie też od razu otworzę.
Dobra, już coś mi wysypie, coś jeszcze mi wysypie. Ile mamy na pace? 8 ton mamy z... No hektar chyba na pewno poszedł już, tak mi się przynajmniej wydaje. No tutaj, jak macie wielkość pola, widzowie, już wam pokazuję dokładnie. Kurde, tutaj się też poblokować. Dokładne wartości tego pola to jest 1,51, czyli taka szeroka, w sumie wielkość uprawowa, bo 1,84 to jest całokształt, także tego nawet nie wliczamy. Jest już pokaźna suma, no na pewno z hektara będzie wychodzić... Dobra, sumie, no, nawet, no, myślisz, że 10 wyjdzie z hektara? No, myślę, że na spokojnie, no. Że tak. 10 może wyjść, bo to w miarę dobrze sypie, myślałem, że trochę... Ale nie. Na spokojnie chyba wyjdzie, bo już teraz jak te dwie przyczepy zapełnimy, to chyba będzie ponad ale 15 ja ton. Ale ja powiem, że tutaj słomy to będziesz miał walnie. Ale tu jest, patrz, to jest kurde takie, najlepiej to mieć szerszy header, tak to jest tyle przejazdów, tyle zabawy. Oj, a jeszcze najgorsze jest to, że ja mam kostki. Nie ma gdzie sypać. Już masz tę stówę? No ale wiesz, ile zostało? Ile? 6 litrów tylko mi. A, no to nie, to może się uda, kurde, w zbiornikach to jakoś nie, dowieść. Nie, na spokojnie, myślę, że w zbiornikach przywieziemy. To wiesz co, ja może bym pojechał, kurde, po rozrzutnik bym przywiózł? O, właśnie. No bo... Kurde, w razie może kość sam, ja pojadę, to wysypię. Dobra, póki ja ten. Koszyć. Ja sobie obkoszę tej od miedzy. Dobra. W sumie o to nierówne, to możesz nawet... Albo jedź, o tak oto się jakoś tam sprosuje potem. Widzowie, to sobie wyłączymy, na razie zgasimy kombajn, żeby tutaj paliwo nie chodziło. Wsiadamy sobie w naszego pięknego pronarka, jak widzicie. Belarusa. I teraz tak, jest 16,5 tysiąca litrów z takiego właśnie kawałeczka. Kurde, to słuchaj, no to zajebiście. No. A jeszcze czyli słuchaj, tutaj będzie ze 20 na spokojnie. A ja nie wiem, czy tu nawóz był w ogóle dawany. Nie, tutaj chyba nie było nawozu. A zobacz, to elegancko, fajnie. No to dobrze jednak sypie, ja myślałem, że będzie licho. Ciekawe jak u mnie ten, bo co ja u siebie mam owiec chyba. No tam koło mnie. No to owiec, to ciekawe jak owiec będzie mi sypał, mam nadzieję, że dobrze. Ty, ale powiem ci, że pronarek sobie elegancko radzi. Tu egzetora bym zapiął, czy tam jeszcze jest ta górka, co się do nas na gospodarstwo jedzie, to ona tak naprawdę będzie weryfikacją. No. Ale myślę, że na spokojnie tutaj ten pronarek może radę podjechać. A ile pronar ma koń? 82. To prawda, to podobnie jak mój Masi. Nie, mój Masi stówę ma. Tak? Kurde, mój Masi, poczekaj, ile ma mój Masi, bo ja zapomniałem. Kurde, ja nie pamiętam nawet, czy albo 100, albo 82, bo to jest ogólnie pronar. To mój Masi ma 95. Kurde, nie wiem, nie powiem ci teraz nawet, bo ja nie pamiętam, ile tu jest koni tak dokładnie, ale to wiecie, to ileś mogło tam uciec, także 5 w to, czy 5 w tamto, to nie robi jakiegoś wielkiego znaczenia. No pewnie. A Zetor na pewno by nie podołał, bo szczególnie, nie. Że pronar ma przedni napęd, to też coś tam dodaje. Zetor miał ciężko. Byś musiał moją 30 wziąć, jakbyś chciał mieć pewność, że da radę na pewno. Ciekawe, gdzie da radę, jak ona z rzutnikiem ledwo co szła, jak tam 3 tony. Kurde. Tu masz 5 razy tyle, nawet jest... ponad 5 razy tyle. Nie wiem, coś mi ktoś z 130 chyba zepsuł, bo tam ona już nie działa. No to wiesz, zawsze możesz na złom oddać, co to za problem. Ale to co mi na złomie dadzą za nie? Nic, sąsiedzi, może chcesz odkupić. Ale dzisiaj właśnie, bo ja ci zapomniałem powiedzieć, no. Chcę jeszcze nagrać taki, no, króciutkie coś, takie siłowanie troszeczkę ciągników naszych. 30 no z Władimircem, Pronar Masej i Zetorek Ursus. Zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądało. Ja, no linkę mam taką porządną, bo to jest nasz łańcuch. Także myślę, że tutaj może być dosyć fajna atrakcja, widzowie, i to tak... No ja to bardzo chętnie bym to sprawdził, bo jestem ciekawy. Aha, powiem ci, że problemy. Co? Problemy pronara? Ale nie, zszedłem do niższego biegu, już leci. Chociaż... Ty, dobrze, że ja te nadstawki zamontowałem do tej przyczepy, bo jakbym nadstawek nie miał, to by się gówno zmieściło tak naprawdę. No, jeżeli chodzi o to zboże. No ja mam tylko jedną przyczepę i ten wóz, a na ten wóz tam nic nie wchodzi praktycznie. A ja to jak wywalę do silosu, to ci dam przyczepę najwyżej. Jak chcesz do owsa, bo ja nie wiem, ile tego owsa też ci będzie sypać. To 3 przyczepy podczepię. Do tego, do Maseja. Jedzie coś? Kurde, powiem ci, że tak nie za bardzo on chce jechać. To 3 przyczepy podczepisz, żeby cię kontrola policji nie złapała, jakbyś gdzieś jechał. Jakby to już było pełne. Bo będzie wtedy problem. Nie, to słuchaj, ja bym polami pojechał.
A, gorzej jak tu gdzieś cynk dostaną albo coś, nie, jeździsz, żeby, tak. Żeby policja mnie zatrzymać, to musi mi najpierw dogonić. To jest też taka kwestia. To tak 30 podepniesz, to ho, ale o, będą wyścigi. Co to nie, no to nie. To już wtedy koniec. 30. Dobra, widzowie, lecę. Ej, tam zmieścić to wszystko do tych dwóch zbiorników, czy przyjeżdżać tym rozrzutnikiem, bo nie wiem. Ty, no ale ja to już skusiłem to pole już, a nie, jeszcze tam. No to ja to myślę, no, że to... zmieszczę nawet do mojego zbiornika. No to ja już nie będę ten, przyczepę po prostu tutaj zostawię i no. Zaraz będziemy szykować, widzowie, takie ścięcie się zrobi i przygotujemy się mniej więcej do przeciągania liny. A masz tutaj się zdaje, że za... Śrutówkę masz jakoś? A jaką śrutówkę? No jakąś śrutówkę, wiatróweczkę, bo tutaj patrzę, że sarny chodzą. Kurde, takie polowanie by poszedł kiedyś, to nie? Jakbyśmy mieli no. Takie mięso z sarny, to jest dobre. No dobre jest. Ja patrz. Biegnę, widzowie, polami, miedzą, przebiegnę. Dobra, ale trochę na kondycję chociaż będzie. Na górze wykosiłem. Czyli dół tylko został. No, to ile tutaj tam, dwa razy się przejedziemy i... To jak ja mam jeszcze pusty zbiornik praktycznie, to tutaj jest, wiesz, to zaraz, widzowie, już będziemy się bawić w... Pewnie. Przeciąganie. Ciekawe. Ktoś będzie musiał to wygrać, czy ja albo sąsiad, bo ze względu na to, że jakbyśmy mieli po dwa ciągniki na gospodarstwie, to mogłoby być tak, że był remis, no ale mamy trzy ciągniki, także no, remis no po wiem. Prostu nie jest możliwy, ktoś ja musi tutaj wygrać. Nie wiem, co może wygrać u mnie, bo to, ale akurat mamy podobnie mocowo ciągniki. Tak, i to bardzo podobnie, dlatego to może być fajna, wiesz, rywalizacja, no nie? Później ten Ursus. Zetor Ursus. I ten, no i jeszcze masy, no z tym. To tam też nie wiem, nie? Ty masz jedyną przewagę chyba Zetor Ursus, bo ty masz przedni napęd w Ursusie. A, no faktycznie. No. A ja tutaj nie mam Zetorze. No i dwie rury. I dwie pary drzwi, także też no ten... robi to różnicę, no nie? Ja to nie wiem, skąd to się kurde wzięło, tam te dwie rury. Cud techniki. Dobra. Co siedzi, ale ja rozumiem, że to co w zbiorniku to dla mnie idzie, tak? O, żeby nie było później tak z owsem. O nie, to ja żartowałem jednak. Cześć, tu jakoś byśmy się albo minęli, albo... będzie git. Ty, no to idealnie w sumie to wyszło, jak tam mieliśmy... Czekaj, 16,5, tutaj mamy w zbiornikach, ile masz? W zbiorniku mam teraz 3 tony. I no 29 to... litrów. Ja mam, no to 20 ton wyszło z 1,5 hektara, czyli to wychodzi tak... powyżej dyszki na hektar. To siedzi, jak tu przejechać? Ja tu przejadę? Przez las? No to zostaw tutaj kombajn, ja zrobię cięcie i tak mamy kości teraz u ciebie, to wiesz, ja tu później przyjadę, jak przyczepę opróżnię, a na razie możemy zrobić ten... Masz rację, bo nie wiem co. Tu przez las, no jakoś tu się byś przepakował, ale dawaj, lecimy na gospodarstwo, to już przebiegniemy. Dobra, widzowie, ja już mam Władimirca naszykowanego, sąsiad poszedł po tego swojego nieszczęsnego Ursusa C330, zobaczymy jak on sobie poradzi. Linę mamy naszykowaną, bo ją już tutaj przyciągnąłem, a tak bardziej po ludzku, no to po prostu łańcuch. Z dwóch stron można go sobie podczepić za bolec i po prostu można się gdzieś tam przeciągać. Jeżeli chodzi o taką linię, zresztą to będzie widać nawet czy bez linii, a czy nie, kto kogo tak naprawdę przeciągnie. No sąsiedzie, myślę, że tutaj wygram. Czekaj, bo to w sumie takie ustawienie to bez różnicy, możesz tutaj na spokojnie sobie cofnąć. Tutaj mamy jakiś taki paseczek, widzisz? No. To weź kołami może jakoś, o. Dobra, to poczekaj, ja bym podczepił sobie. No. O, jest ogień, bo to jakoś mi, czekaj, muszę lepiej trochę. Dobra, ogień, gazu! No ja jadę, no ale czekaj, bo mi się coś tutaj... A. Ty. Jedzie, o, idzie w końcu, znaczy idzie, no stoi w miejscu, ale... O kurde, 30 wygra! Ty! No nie, no bo mi nawet koła się kręcą, co to jest? Widzowie, no gaz jest na maksa wciśnięty, jak ten Władimirec zaraz silnik wyskoczy. 30 wygra, do tego to się nie spodziewałem. 1-0 dla sąsiada, bo to jest... O skurwesyn! Ja nie wiem, co to się, widzowie, działo, no teraz to normalnie idzie. A nie, też się buja telepie. No co jest? O kurde! Co się dzieje? Żeby ja nie było, że ja wszystkie tu gry wygram. Dobra, lecimy po ciężką artylerię, widzowie. Bierzemy sobie Zetora, jeszcze mamy szansę to wygrać. Jak teraz ja przegramy, no to jeszcze Pronar to już tylko będzie formalność, bo... Tutaj też po prostu przegramy całość, to nie? O kurde! Nie, no to... Ja byłem pewny, że Władimirec wygra. Ale ja nie wiem czego, co mu się działo. Co ja ciekawe, pamiętało, może liny się jakby na odwrót podczepić. Ciekawe, no dobra, co by się działo z 30.
potem. Ale to czekaj, na razie już zróbmy to, jak już mamy ten to. Dobra. Nie wiem, widzowie, co to się stanęło. Ja mówię, a czekaj, a Zetor już dobrze jest. O. Ja tylko się naprostuję jakby. No. Dobra. Dobra. 3, 4. Ej, to coś jest nie tak. No daj, dawaj, sąsiad, teraz ty. O. O, skurwesyn. A ty no gaz nie, wciskasz? No, no wciskam, tylko że coś nie idzie. A poczekaj, a poczekaj, a na 3-4 daj mi po prostu. No. Czekaj. 3-4. Ty no, no Zetor niby nie, idzie. Nie, jeszcze a... raz, jeszcze raz. Dawaj. Dobra, 3-4. O, przód staje. Ty, przód jest. O, sąsiedzie, podobnie. Ale jednak... I leciutko to... idę do przodu ja. Bo widać nawet, to jest minimalnie tak naprawdę, dobra, widzowie. To ostatnia próba. Dobra, czekaj. Czekaj, dobra. 3, 4. O, patrz, ale jak przód ty, przód idzie do góry, ale on się leciutko Zetorek przesuwa do przodu. Leciutko Zetorek wygrywa. Takie powiem ci, można powiedzieć, że 1-1, a jeszcze sprawdź drugą próbę właśnie tego, jak ty podczepisz linkę. Czekaj, no, muszę cię odłączyć. I czyli chodzi teraz o to, że tak, z drugiej strony, tak? No, żebyś ty właśnie miał podpiętą, zobaczymy, czy mi się będzie bugował wtedy ten. Dobra, to poczekaj, to sprawdź. Mój piękny Władimirec, bo jak na razie widzowie, to Władimirec to jest kompletna porażka, to go na złom oddaje. Jak to... Ale mam Ursusem, jak... czy tym, 30? Tym, 30, czy tym to będę ja chyba, jakby się taka zrobił. A ja tym podjeżdżam. Dobra, to poczekaj, 30 biorę. Czyli mamy, widzowie, jakby nie patrzeć 1-1. I zaraz zobaczymy, co to będzie warte, jak ta 30 będzie podpięta. No i musimy z tej też tak strony właśnie zrobić, że 3-4, nie? Na 3-4, tylko wiesz, to mi się nawet tutaj koła nie kręciły. To tutaj na 3-4 to za bardzo to by nic nie dało. Dobra. Weź podjedź. Dobra, i X weź. Kliknij. O, ty, teraz jest git, patrz. O kurde. Na 3, ale czekaj, na 3-4, bo ja napiąłem ją, czekaj. Tak podjadę, żeby ona była. No. O, i tak by go ciągnął do tyłu, nie wiem czemu. No dobra, licz. 3-4. O. No tak o, powiem ci, że 30. Troszkę tak. 30. To jest naprawdę takie, widzowie, to są takie minimalne, kompletnie minimalne jakieś te. No mi po prostu te koła to nawet do przodu nie chcą iść, tylko się kręcą, delikatne ruchy są do tyłu. Także tutaj, tak jak wcześniej tą próbę zrobiliśmy, no to po prostu okazało się, że dobrze zrobiliśmy tą próbę. No tak. Weź odczep. Także teraz ostatnie te. Dobra, czyli ostatnie największe konie teraz. Ale dobrze, że to wyszło także w sumie remisik, bo tak na końcu, no nie wiadomo, nie wiadomo co to będzie, bo tak naprawdę no tak, dwa ciągniki są dosyć porządne i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy, dobra, siadam do Maseja. No i zaraz będzie, kurde. O, mój Masej to jednak ma troszkę moc. Czekaj. Dobrze, to są we, też mamy te przednie napędy, także też robi jakąś tam robotę. Dobra. Czekaj, to sobie... Aha, jeszcze dalej. Czekaj, bo mi to te... O. Dobra. W sumie nawet w tym miejscu możemy, no nie? Czy tam dalej... Kurde, go pociągnął od razu! Dobra, trzeba na... Licz. 3-4. O, skurwesy, ty, co... Ty, czekaj, ale tu jest pojedynek dopiero, no nie? Tu jest dopiero ogień. Ty, mój idzie trochę do przodu i zaraz twój go ciągnie. Patrz, on tak, on na biegach się wywala, mój. No. Kurde, dawaj, Mazy. No. Ogień. No kurde, jak ja miał w automacie, to by to było dobrze, on kurde, na biegu, on traci moc kompletnie na biegu. No u mnie tak samo właśnie. No widzisz, to jest takie w kółko. No i ja ciebie, ty mnie, nie? No. O, ty, patrz. O, miejscu. Oj, no i zmienił bieg, no. Koniec. Kurde. Dawaj, Masej, dawaj. Kurde, tu jest zacięta walka. Dobra, widzowie, to wiecie, to trzeba po prostu... Żebyście napisali w komentarzach, kto wygrał, bo tam no to wiadomo, tak, było wiadomo, kto jest zwycięzcą. No a tutaj napiszcie, czy wygrał Pronar, czy wygrał Masej, bo tak naprawdę mi się zdaje, że te biegi dużo znaczą. Ale taki remis chyba, no ja nie? Ale tutaj ja byłem pewny, że Masej wygra.
No jest lekar, no patrz, jest, masę jest ile większy. No troszkę większy, no ale jeszcze widzowie wam pokażę, no, ile to ma koni tak dokładnie, żebyście mogli od razu zobaczyć. No dobrze mówiłem, 80... Moc nie, mają strasznie podobne. Ja mam 90 koni. Ty masz 95, tak? No, 95. No ale to różnice są, to są minimalne, ale jak wiecie, no równo szły. Także mamy taki, można powiedzieć, że remis, zobaczymy kogo wytypujecie w komentarzach. I pamiętajcie, że jutro odcinek macie u Koliza. A my lecimy dalej coś tam działać, bo lecimy zaraz kosić do sąsiada, także to zobaczycie już u niego. Dzięki za uwagę i na razie.